W tej chwili no, mamy niewątpliwie do czynienia z rynkiem pracownika, a nie rynkiem pracodawcy. W związku z tym te poszukiwania pracowników wydłużają się. I tutaj moglibyśmy podzielić te poszukiwania na takie poszczególne segmenty, mówiąc o pracownikach podstawowego szczebla, czyli na przykład pracownikach produkcyjnych, gdzie zwykle ta dostępność była większa, ale teraz wydłuża się mniej więcej do 2-3 tygodni, w zależności od tego, jak wysokiej specjalizacji pracowników potrzebujemy, bo czasami zdarza się, że jeśli to są wysokiej klasy specjaliści lub rzemieślnicy, ta rekrutacja może trwać nawet do 2 miesięcy. Potem mamy do czynienia z pracownikami średniego szczebla i tutaj sytuacja już zdecydowanie się wydłuża, w zależności od lokalizacji też, czy to jest aglomeracja, okolica strefy ekonomicznej, no to ta rekrutacja może trwać 2 do 3 miesięcy. No nie mówię już o wysokiej klasy menadżerach i tutaj możemy mówić już o 6 miesiącach, a czasami, a nawet można powiedzieć, często zdarza się, że takich menadżerów poszukujemy w sposób bezpośredni. Firmy tutaj konkurują ze sobą i starają się tych pracowników pozyskać bezpośrednio od konkurencji lub firm, które mają profil o podobnym działaniu. W tej chwili nie ma takich stanowisk, gdzie można by było powiedzieć, że mamy pewność, iż znajdziemy pracownika bardzo szybko. Praktycznie we wszystkich branżach brakuje pracowników i te poszukiwania są coraz trudniejsze. Taki sam trend pewnie będziemy obserwowali w nadchodzącym roku. Wiąże się to też między innymi z pakietami relokacyjnymi, które pokazują, że te trudności są naprawdę bardzo duże. Bo już nawet na takich stanowiskach bardzo specjalistycznych te pakiety relokacyjne występują. Występują też już w przypadku stanowisk podstawowych, produkcyjnych. Więc to nam pokazuje, jak wygląda rynek pracy i jak ciężko pracodawcom jest pozyskać kandydatów. Zapotrzebowanie na inżynierów było i jest zawsze bardzo duże. Patrząc na nauki humanistyczne, to zapotrzebowanie jest mniejsze, aczkolwiek widzimy, że ofert pojawia się coraz więcej i faktycznie ostatnio najwięcej kandydatów z takich kierunków humanistycznych aplikowało na stanowiska typowo biurowe. To było około 30 aplikacji na jedno stanowisko. W związku z tym jest troszeczkę łatwiej, ale nadal no, nie jest to taka sytuacja, w której możemy powiedzieć, że to jest rynek pracodawcy, nie pracownika. Tutaj cały czas w poszczególnych segmentach jednak idziemy w tym kierunku rynku pracownika.